Witam wszystkich tu zebranych władców Polski. Pozwólcie, że się przedstawię, bo wątpię, aby ktokolwiek mnie rozpoznał. Nie zachowała się bowiem żadna moja podobizna. Muszę jednak przyznać, że na obrazie Matejki wyglądam dostojnie i nawet się sobie podobam. Przybywam z X wieku i zwałem się Mieszko I. Należę do rodu Piastów. Jestem synem Siemomysła, księcia Polańskiego. Po dziś dzień jestem uważany za pierwszego historycznego władcę Polski. Nie znam dokładnie daty swych urodzin, ale o ile pamięć mnie nie myli, było to w pierwszej połowie X wieku. Wspominał o mnie już sam kronikarz Gal Anonim, pisząc, iż do 7 roku życia byłem ślepy. Prawda jednak jest taka, że oczy miałem zdrowe, ale żyłem w pogaństwie, czyli ślepocie duchowej, dopóki nie zdecydowałem się na przyjęcie chrztu w 966 roku. Była to najważniejsza decyzja w moim życiu, która wpłynęła na losy całego kraju. Zanim to jednak nastąpiło, prowadziłem ciężkie boje z Wioletami, których udało mi się pokonać dzięki sojuszowi z Czechami oraz odwadze mojej drużyny, złożonej z 3000 dzielnych wojów, którym zapewniłem odzież, konie oraz uzbrojenie. Moje państwo było niezwykle rozległe. Z początku obejmowało tylko Wielkopolskę, lecz z biegiem lat dołączyłem do niego Mazowsze, Małopolskę i Śląsk oraz Pomorze Gdańskie i Zachodnie dzięki zwycięskiej bitwie pod Cydynią w 962 roku. W czasie moich rządów udało mi się zjednoczyć plemiona mieszkające nad Odrą, Wisłą i Warthą, z których najsilniejszymi byli Polanie i Wiślanie. Utworzyłem w ten sposób jedno państwo polskie, stolicą Gnieźnie. Już wówczas, 1000 lat temu, zdawałem sobie sprawę z kiepskiego geopolitycznego położenia Polski między wschodem i zachodem. Mój kraj znajdował się na styku dwóch cywilizacji, łacińskiej na zachodzie i bizantyjskiej na wschodzie. Wybrałem zachód, przez co określiłem przyszłość Polski jako państwa katolickiego, posługującego się alfabetem łacińskim i kulturowo zbliżonego do państw zachodnich. W wyborze pomogła mi moja żona, czeska księżniczka, dziewica szlachetna i zacnych obyczajów o imieniu Dobrawa, która pojąłem za żonę w 965 roku. Przejmując nową wiarę, zapewniłem sobie prestiż, przede wszystkim jednak umocniłem swoje państwo, uznawane odtąd przez całą chrześcijańską Europę. A przy tym utarłem nosa niemieckim panom, odbierając im pretekst do najazdów na zachodzie, na zachodnie tereny mego państwa pod pretekstem chrystianizacji. Zaś założenie w 968 roku biskupstwa w Poznaniu pozwoliło w Polsce uniezależnić się od arcybiskupstwa magdeburskiego, czego dodatkowym upieczętowaniem było ofiarowanie Polski w 991 roku pod opiekę papieża na mocy dokumentu o łacińskiej nazwie Dagome Iudex. Na zakończenie chciałbym pochwalić się wam również swą polityką zagraniczną mającą na celu wzmocnienie mego kraju. Oparłem ją na tak wówczas popularnych małżeństwach dynastycznych. Wydałem swoją siostrę Adelaidę za Gejzę, twórcę państwa węgierskiego. Swą córkę zaś Świętosławę za króla Szwecji i Danii. Ta zmyślna polityka dynastyczna pozwoliła mi na ugruntowanie pozycji mego kraju. Oprócz córki Świętosławy, Dobrawa dała mi syna, Bolesława, który po mojej śmierci w 992 roku zasiadł na tronie Polski i zyskał sobie przydomek Chrobry. Zanim jednak oddam głos memu ukochanemu synowi, chciałbym zaprosić zgłodniałych po mojej przemowie zebranych na małą wirtualną ucztę. Oto niektóre z typowych dań Słowian, których kuchnia opierała się na kaszy i mące. Nie znaliśmy ziemniaków, nie uprawialiśmy też ani marchewki, ani pietruszki, natomiast jedzono dużo roślin strączkowych, groch, fasole, bób, soczewice, cebulę i rzepę. Jak wyglądał to, że nie jadłopis Słowianina z X wieku? Otóż ziarna zbóż rozcierano i mieszano z wodą. W ten sposób powstawał rodzaj bryi, czyli papki,
którą podawano z grochem lub kapustą i z kwarkami. Oczywiście jedzone też mięso, ale stosunkowo rzadko. Było to mięso wieprzowe ze świń wolno biegających po lesie. Może niektórym z Was to menu wyda się nieco mdłe i nudne, ale wierzcie mi, że ówczesna kuchnia była zaskakująco urozmaicona. W powszechnym mniemaniu większość warzyw przywiozła do Polski obecna tu królowa Bona. A tymczasem Słowianie mieli naprawdę wiele produktów do dyspozycji, w tym bogactwo dziko rosnących roślin na łąkach czy w lasach. Tak jak i w XI wieku od bydła pozyskiwano mleko, a z niego masło, śmietanę i sery. Wołowiny zaś jadano rzadko. Do tego dochodzą drób, ryby, zwłaszcza jeszcze i dziczyna. Wielkie znaczenie miało też zwierzactwo. Z pogardzanych z nami dzich chwastów robiono placki, a z pokrzyw pyszne chrupki. Używali dużo żół, kolendrę, kminek, miętę, macierzankę, jałowiec i czosnek. Słowianie nie znali pieprzu, co jednak nie znaczy, że nie jadali pikantnie. Zastępowali go chrzanem. Aby uzyskać smak kwaśny, używali szczawiu i octu. Znali sól, ale nie cukier, a miód był trudno dostępny, więc słodzono świeżymi lub suszonymi owocami. Gotowano w glinianych naczyniach na ogniu, nędzono mięso, ryby, sery, kiszono ogórki, kapustę i barszcz. A co z chlebem, zapytacie? Otóż najczęściej wypiekano pod płomyki, na dużym kamieniu ułożonym na ognisku. Jak zapewne zauważyliście, kuchnia ta była nie tylko urozmaicona, ale i ekologiczna. Gorąco polecam potrawy pierwszych piastów i dziękuję szanownym słuchaczom za uwagę.